Witam szanownych zebranych w kolejnym odcinku z Gwinta. Słuchajcie, dzisiaj deck na krachu. I wam powiem, że to jest jeden z ciekawszych decków chyba obecnej mety. I deck, który sam się bufuje będąc na stole. Co przeciwnikowi może nieźle utrudnić liczenie. I często zdarza się tak, że dzięki temu, że kreatury się bufują na stole, przeciwnik po prostu popełnia błędy. Ma przewagę, pasuje. Kreatury nam się zbufują, my mamy przewagę, nie dogrywamy karty, albo zdarza się nawet tak, że przeciwnik dogra tą kartę, a my nic nie zrobimy i wygramy rundę. Też się tak zdarza, dlatego ten deck mi się bardzo podoba, takie oszukiwanie przeciwnika, a poza tym jest całkiem mocny. I wygrywa z pancerzami na punkty, i wygrywa z krasalami na punkty, tak więc jak najbardziej polecam. I co się w ogóle w nim znajduje? Mamy tak, mamy dwóch harcowników klanu Uncrate, jeżeli chcecie wrzucić trzeciego, jak najbardziej można. Dwóch łowców klanu Brock War. Trzeci jest niepotrzebny. Dlaczego dwóch? Bo nie zawsze, właściwie to nawet zazwyczaj nie mamy możliwości, żeby zagrać trzech. Natomiast dwóch jest jak najbardziej fajnych. Stawiamy ich zawsze koło rębaczy klanu Uncrate, czyli podstawy naszej talii. No i tak. Podstawowe combo, czyli rębacz właśnie, drakar, plus łowca klanu Brogwar. I co to robi? Stawiamy rębacza najpierw, on jedną turę sobie stoi, licznik mu spada. Dogrywamy drakar. Drakar uderza w rębacza, drakar bufuje się o 2, rębacz się resetuje i mamy z powrotem punktów, w tym wypadku 9, plus 8 z drakara, plus 1 punkt z łowcy, no bo jak ten dostał obrażenia, to ten się zbufował. Wiadomo. Kolejna rzecz to jest Morgwarg. Morgwarg tutaj możecie wstawić tak naprawdę co chcecie ze srebra. Ja wstawiłem Morgwarga, ale może to być tak naprawdę cokolwiek. Jeżeli chcecie bardziej mieć stabilny deck, to polecam wstawić Donara. Donar jak najbardziej się sprawdzi, nawet z tego względu, że może odblokować wam którąś z kreatur, co się przydaje na Radwida. Kolejna rzecz to jest, możecie co wstawić? No, Tasak ewentualnie, chociaż po co Tasak, jak można wstawić Donara, prawda? Prawda. Kolejna rzecz, co możecie wstawić, to jest Doregaraj. No bo dość deck jest podatny na przestawianie, a jeżeli nie macie Doregaraja, to sobie przestawicie z powrotem kreaturkę. Odpowiedni rząd. Dobra, lecimy dalej. Dźwięk Fred chyba nikogo nie powinno dziwić. Do ranienia naszych jednostek, głównie rębaczy. Dzięki temu rębacz może sobie striggerować swój licznik. Znaczy licznik. Może się zresetować i ulepszyć. Do tego obok, jeżeli stoi łowca klanu Brogwar, to też możecie coś tam wykombinować, więc jest tutaj fajnie. Koral, no nie będę tłumaczył dlaczego Koral, jedna z mocniejszych legend, znaczy legend, no legend w sumie, jedna z mocniejszych złotych kart, Lugos. I tutaj wam powiem, że zamiast Lugosa najchętniej wrzuciłbym Avalaha. Avalaha, żeby dobierać karty. Bo ten Lugos niekoniecznie mi się sprawdza, co prawda strzeli czasami tam za 9, strzeli czasami za 4 plus... wyciągnie harcownika, ale nie wydaje mi się, że był jakiś mocno potrzebny. Kolejna rzecz, Eskel. Eskel jest fajny, Eskel niszczy spore kreatury, przydaje się na pancerz. No i właściwie tyle. No i dzik morski. Wiadomo, kolejny stateczek, który działa dość podobnie, więc jest też całkiem fajną kreaturką. Dwóch upieżców zamiast do wyrzucenia dwóch harcowników. Dlaczego tak? Można przecież grać tarczowniczki. I nie liczyć na combo, tylko po prostu mieć te tarczowniczki w deku. Tak? Można. Ale tarczowniczki wchodzą za 9, to jeszcze muszą spełnić konkretny warunek. Natomiast tu ci wchodzą za 11 w pierwszej turze, potem 12, 13 i tak dalej. Dodatkowo wyrzucają nam harcownika, co jest fajne. Mogą wyrzucić nam na przykład drakar, mogą wyrzucić rębaczak, bo czasami nie możemy ich dobrać na ręce startowej. I oni są potrzebni, żeby to wyrzucić na cmentarz, a później kapłanką Frey to wskrzesić. Kolejna rzecz to jest właśnie upieżca klanu Drummond. Rośnie w trakcie gry, czyli ma status weterana.
Dzięki temu możemy sobie Lugosem wyrzucić takiego w trzeciej turze za 9. No i to jest strzał za 15. Znaczy strzał, wchodzi taki Lugos za 15 i niszczy przeciwnikowi praktycznie każdą kreaturę. Więc to jest jak najbardziej fajne. Kolejna rzecz to są trzy kapłanki Frei, Sigdrifa i Odnowa, czyli nasze wskrzeszenia. No przy takim deku no to musimy wskrzeszać, no nie ma wyjścia. Bo chcemy to combo jak najwięcej razy wykorzystać, więc 4-5 wskrzeszeń jak najbardziej fajne. Skial do wyciągnięcia Morgwarga i Udalryka i właściwie tyle. Udalryk też można sobie odrzucić coś, można sobie coś dobrać. No i właściwie tyle jeśli chodzi o ten deck. Przechodzimy sobie do gierki, tak jak mówiłem, Lugosa ja bym najchętniej wymienił za Avalaha. Ale to jeszcze jest kwestia ogarnięcia. Tak samo z Kiala, z Morgwargiem można wymienić. Chociaż ja bym wymienił bardziej samego Morgwarga. Nawet na Svanrigę. Tak, nawet na Svanrigę, tylko wtedy trzeba by było dorzucić trzeciego harcownika. Ale jest to do ogarnięcia, tak więc myślę, że pobawimy się to później. Na przykład w piątek. O ile nie będzie jakiegoś znowu hotfixa dziwnego. Dobra, słuchajcie, co gramy? Zwykłą czy Prolader? Zwykłą czy Prolader? A, dajemy Prolader, co tam? Prolader ciekawszy, prawda? Teraz z drugiej strony. Już mówiłem, że farmienie 500 gier nie do końca mi się uśmiecha. Nie ma czasu, żeby farmić 500 gier. O, ładną rangę ma. Znaczy miał. Jak to ma 18, prawie taką jak ja. Dobra, tych wywalamy, no bo po co nam oni? Widzicie? I nie mamy rębacza. Musimy jakoś dobrać rębacza. Walimy Morgwarga. No, nie ma rębacza. Jest bardzo źle. Zrobimy tak. Zagramy sobie Skiala. No, Morgwarg. Możemy liczyć na to, że wyciągniemy rębacza. Jeżeli będzie to łupieżca. Z drugiej strony odrzucimy sobie rębacza. Dagon, nie lubię tego Dagona. O, jest i rębacz. Gdzie mamy sporo możliwości, żeby wyciągać sobie karty z deku. Mogłem go tu wstawić, ale nie chcę się z tą mgłę bawić. On tam niech sobie robi, co sobie robi. My tutaj jedziemy z naszym combo. Statek jest. Nie do końca jeszcze rozkminiłem, jak wstawiać tego dzika morskiego. Znaczy wiem, co on robi, wiadomo. Tylko nie do końca rozkminiłem, jakby go wstawiać, żeby jak najwięcej value z niego wyciągać. No i wstawiamy takiego pana. Ci szybką śmierć. I w co? W jajko? Jak go zje, to będzie trochę lipa. Ale z drugiej strony będzie taka sama strata. Więc wydaje mi się, że najlepiej będzie go zagrać tutaj. I tutaj już combo działa. Ten strzela w tego, dzięki temu ten się buffuje. Ten się zresetuje, dostanie punkty i ten też dostaje 2 punkty. Spoko. No i właśnie o tym mówiłem, żeby grać do Regaraja. W tym wypadku do Regaraj by się bardzo przydał. No niestety się nie przyda. No tak bym mógł zrobić, ale ten będzie dostawał obrażenia, więc bez sensu. Stawiamy drugiego w takim wypadku. Ten się zaraz zresetuje, będzie on dostawał obrażenia od mgły, więc bardzo fajnie. Morgwrak nie zginął, też fajnie, no bo się nie wskrzesi, więc będzie miał na następną turę więcej punktów. No kwestia tego, co on teraz zagra. Chociaż nie powinien mieć jakiegoś konkretnego combo. No bo co, jajka już zjadł. Aha, podda się, no dobra. Zaraz zobaczycie ciekawą sytuację. Szkoda tylko, że nie mamy Udalryka.
Mogę sobie nawet wpaść z kartami. No ale mniejsza z tym. O, koral. I wywalamy harcownika, no bo po co nam harcownik? Z ręki tutaj nic nie discardujemy, jest od nowa. Widzicie? 14. On nie traci punktów po trafieniu na cmentarz. Nie wiem, czy to błąd, czy to nie błąd. Ale jest naprawdę fajne. 19 punktów. No i... Teraz będziemy się martwić, jeżeli on nas przebije. Wskrzesiłem go tylko i wyłącznie po to, żeby mieć punkty. I żeby on mnie nie przebił dwoma kartami. Pewnie przebije je, bo to wiadomo. Ale jeżeli nie, to będziemy mieli przewagę kart bez Galdryka. Żebyśmy go w ogóle dogonili kartami. A dawaj, stary. Ale kombinuje. Aha, żaba. Żaba teraz mocna, bo ona najpierw dobiera, a później tego, a później zjada kartę. 17. Wiecie co? A jakby zrobić tak, żeby wrzucić tego dzika morskiego? On tu sobie będzie pompował kreaturki. On ulepsza jednostkę po lewej stronie, więc będzie pompował Morgwarga, więc to jest całkiem spoko. Dlatego możemy sobie później wrzucić koral. Więc ja bym tą rundę przycisnął trochę. Może nie do końca, ale trochę zawsze. Możemy odrzucić sobie harcownika jeszcze. Zróbmy tak. Nareszcie! Chwała najsilniejszym! Szkoda, że oni nie mają już statusu weterana. Bo chyba kiedyś mieli. Co zjadł? Aha, czyli zjadł. Czyli zjadł tą chimerę za 12. No dobra. Możemy zagrać... Nie możemy zagrać. Chciałem powiedzieć, że możemy zagrać Sigdriffy, ale nie mamy Sigdriffy. No dobra, tą jedną 17. Bym mu zmienił figurkę. Wiem, że mogłem zmienić Nekera, żeby mu zablokować wyciąganie, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi najbardziej o to, żeby tego jeszcze bardziej zbufować. Gorzej, jeżeli będzie miał klucznika, prawda? 18 punktów przewagi plus buffy, więc myślę, że teraz możemy to już spasować. Bo on jedną kartą nie zrobi tyle punktów. A za dwie tury będzie buff dla Rębacza, no i wiadomo, jeszcze z Drakara będzie buffik dla Morgwarga. Fajne jest to, że Morgwarg ulepszy, że Dzik Morski ulepsza, więc Morgwar będzie wyskakiwał z większą ilością punktów na następną turę. To też jest fajne. Kwestia tego, żeby nie zagrał nam klucznika, bo jeżeli on zagra nam klucznika i wyciągnie tego, to będzie totalna lipa. O kurde. O, to bardzo źle. Jedną kartą tu zrobił. Ale fart, nie? Że jeden punkt. O, Rębacz może być. Skrzeszenia też mogą być. No i Dengefreta też zostawimy. Tak, lepszy byłby jakiś Lugos Esk. Kurde! Jaka ta harpia teraz jest przegięta. I co? No, zabrał tego, wiadomo. Ale mnie czeka coś w nerwia. Raz mój miecz ściął trzy głowy za jeden. Jak mnie takie coś w nerwia, że weźmie wam, zabierze coś z cmentarza. Sobie nawet nie wyobrażacie. Dobra, są harpiki. Służymy tej, która jest. No to co, wyciągamy Drakar.
Czy jedno combo jesteśmy w stanie zrobić, o ile mamy tutaj jakiegoś rębacza? Naiwność jest błogosławieństwem. Proszę. Nie mamy. Więc nie jesteśmy w stanie zrobić combo. Dobra, tam takie coś to sobie może zjeść. Trochę dużo punktów. Jest cierpliwa, ale zniewa nie wybacza. Tutaj natrzaskał. Ale co ja mogę skrzesić? Skiala? Nie, skiala nie mogę. Ja mogę sobie skrzesić tego. No i tego skrzeszę, no bo co mogę zrobić? Nie wygramy tego raczej. A, nie mogę go wskrzesić. Bo to nie jest ten klan, co powinien być. No dobra, to jedziemy tak w takim razie. Po jeden się będą raniły, ale po dwa będą dostawać. Może lepiej byłoby tu. Sam nie wiem. Nie, nie wygramy tego, nie ma opcji. Braku Dalryka i to, że zrobił to gra dobiciem. Skutecznie nam to popsuł. Kurczę, ale z pożerką grałem pierwszy raz. Jeszcze jeden Kairan. To jest ciekawe. No nic, 35 punktów. Mocna ta pożerka jego na Dagonie. Będzie trzeba wypróbować. No i punkty rankingowe do przodu. Prolader do mnie po prostu dobija. Dobra, jeszcze raz sobie zagramy. Jeszcze mamy czas. Antenowy, tak więc sobie jeszcze zagramy. Powiem wam, że ten krach jest bardzo fajny. Łatwo się nim gra, tylko no, trochę szczęścia brakło. Bo to gra dobicie weszło za mocno. Mamy mirror. Krach na kracha. Dobra, łowca, klanu Rogwar, koral. Ten może zostać. Co chcemy wymienić? Jednego. Aż trzech to mi nie potrzeba. Potrzebuję statek. Nie ma. Świetnie po prostu. A, on gra... On nie gra Dingefreta. Więc to jest dość... Ciekawa sprawa. Ja myślę, że zrobimy tak. Zagramy Skiala. Tak jest, dobrze. Razem stawiłem im czoła. Szpieg za 3. On gra to samo. Szkoda trochę. Dobra, na 0 pójdziemy. Tak myślę, że pójdziemy tutaj na 0. I poddamy to, no bo nie ma sensu bez statków. Aha, on jeszcze miał tego badziewiaka. Poddajemy? No nie widzę sensu, żeby cisnąć tą rundę bez statków. 4 statki i żadnego nie dobrać. I to jeszcze po mudiganie. Fakt, no mogłem wyciągnąć statek. Serio? No gdzie są moje statki? Teraz będę musiał wyciągać statek. Będę musiał zagrywać Upieżca, ewentualnie Lugosa. Statek. Raz mój miecz ściął z trzy głowy za jednym ciosem! Dobra, ten to jest nie problem, bo na niego pójdzie koral. No muszę odrzucić ten statek, no bo co mam zrobić? Dobra, jest statek. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Wskrzeszę go, zanim coś głupiego wymyśli. Mógłbym zagrać Lugosa
i mu zabić tego drakara. Zobaczysz je. O, i to jest Avalach, właśnie o tym mówiłem, że Avalach by się przydał. Teraz doszedł tam, teraz to nie chcę. Ja zagram tego Lugosa. Ja tu ustanawiam prawa. Zagram Lugosa. Aha, on się zbufował, no to bez sensu. No rany, co ja teraz odwaliłem, to nie mam pytań. To się będzie bufowało dalej. Czy mógłbym już rzucić koral, ale to mi nic nie da, bo i tak się figurka zrobi. Znowu błąd. No rany, czy ja cały czas muszę popełniać te błędy takie głupie. No bo z jedynką został, a mogłem go zabić. Mogłem go zabić, no. Stoimy na szantażu. Skiala i jakieś tam pierdoły. No on na szczęście też nam nic nie zabija. Problem w tym, że on też zrobił całe combo. Raz mój miecz ściął szybko za jednym ciosem. W jeden rząd nie robimy, bo nie ma sensu pakować wszystkiego w jeden rząd. Jak dostaniemy gra do bicie, to widzieliście, co się stało. Drugie combo w drugi rząd. Tak samo on robi, widzicie? Tutaj robi jedno combo i to zrobił drugie combo. Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. Fajnie. Ksiądz wszystko musi mieć zawsze na ręce. Tylko nie... Nie statek. No nic, dobra, mam drugi statek. Z nie ma jakiejś wielkiej tragedii, jeszcze jestem w stanie jeden statek zdiskardować. Chyba nie będę miał wyjścia. Korol zostawię na koniec. Dobra, ja bym zdiskardował ten statek, no bo muszę go wyciągnąć w jakikolwiek sposób. Chociaż nie, czekajcie. Krachem wyciągam statek. Nie będę dyskardował w takim wypadku. Jeżeli krachem wyciągam statek. On tych jeszcze gra. To jest ciekawa sprawa. Wolałbym nie mieć 30 punktów straty. Stamy na cmentarzu. Skial, harcownik i rębacze. Co mi to daje? Skial nic, harcownik tak naprawdę nic i rębacze też nic. Nie mam całego dnia. Dobra, zastrzelimy sobie w tych. No ale punktów narobił. Czy w sumie mamy koral, więc koral tam jest w stanie ogarnąć. Jak on to wszystko zmieścił do tego deku? Płotka, Dienkfred. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, myślę, że sobie wyrzucimy tego teraz. Wojna! Nareszcie! Robimy punkty. Ten już 25 punktów. Nie, no bez jaj. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Dobra, drakar trzeba wskrzesić, chociaż punktów narobił sporo. Powinienem wcześniej zagrać ten koral. Bo teraz będę tracił bez sensu. To może być nawet zabawne. Bez sensu będę teraz tracił karty, bo nie zagrałem koral. Jeszcze to przegram. A rębacza nie ma co. Ale i tak będę musiał coś skrzesić, więc muszę skrzesić tego rębacza. No bo skiel mi nic nie daje. Rębacza, gramy rębacza, no bo co mamy zagrać? Ten dostał obrażenia, więc myślę, żeby tego tutaj wstawić. Chociaż ten nie będzie dostawał wtedy. Ten też dostał obrażenia, to tutaj wstawimy. Żeby był podwójny buff.
Minus dwa. Muszę zagrać wszystkie karty. No nie wygramy tego. Nie boję się. Nie ma szans, żeby to wygrać. Teraz przebijemy. No ale co z tego, jak nie mamy nic co grać? Co dobiorę? Eskela? Eskel mi tego nie wygra. Wystarczy, że on sobie wskrzesi tego z 17. Albo tego drugiego. O. Dobra, kapłanka. Ja jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. 13, ten ma 17. Ten ma 11. No to tego z 17 no to. 20 punktów. W trzech kartach jakby nie miał, to by nie było możliwe. Zostaje mu 2 punkty. Pewnie ma jeszcze wskrzeszenie. Czego potrzebujesz? A, Sigdrife pewnie. Dobra, poddamy to, bo to nie ma sensu. No nic, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka. Jak widzieliście, Avalach jak najbardziej by się przydał. No i nie wykło. Chociaż deck jest całkiem mocny, naprawdę jest mocny. Zresztą przegraliśmy z takim samym i widzieliście, co się działo. Jak rosły punkty same z siebie, tak więc ja wam deck jak najbardziej polecam. To, że się nie udało, to nie znaczy, że deck jest słaby. I zapraszam was na kolejne odcinki o godzinie 17. A tymczasem bywajcie. Cześć!